Witajcie widzowie, witam was przed egipskiej pustyni, świątyni Debod, ale jestem w Hiszpanii, zapewne nie wiecie, o co chodzi. Ta świątynia została przeniesiona do Hiszpanii, ponieważ hiszpański rząd pomógł Egiptowi ocalić pewne zabytki. I to jest dar, a nie coś jak trofeum. Egipcjanie dali to z własnej woli. Za chwilę wejdziemy do środka. Posłuchajcie, tutaj jesteśmy w świątyni Dekabog w środku. Dograłem to niestety po nagrywce głos, bo maseczka go stłumiła, ale tutaj wszystko widać, nie? Więc no, oglądajcie dalej. Znaczy, sami. Musisz mówić, bo cię nie słychać. Amonowi i Izydzie. Ile ma lat? Jest z drugiego wieku przed naszą erą. Nieźle. Lecimy dalej. Spróbujemy jeszcze nawet coś później. Jeszcze tylko? Amon i Izyda, tak? Amon, a to jest Bogini Izyda. To jest chyba faraon. Nie jestem pewien, jak to po wojsku, ale... A mnie dotykała on też. To jest wszystko tutaj też. To jest to samo i tutaj robię jeszcze raz. To jest replika tej świątyni, nie wiem, czy tam tej części o. O, tutaj. A całość, no i jej okolice oczywiście. Na razie zostały tylko bramy. Środki bram i tam ta świątynia, w której aktualnie jesteśmy. O, Anton. No, zauważyć świątynie w Nubii, które zostały przez rząd hiszpański uratowane. Nad Nilem, o ile się dobrze orientuję. A raczej się dobrze orientuję. A to coś zupełnie nowego. Są też podświetlone hieroglify, które też zaczynam opisywać. No, tutaj jest pokazany Anubis i ktoś i ręka, która daje mój dar. Bardzo ciężko było robić te hieroglify, bo one nie są wklęsłe, tylko wypukłe. Nie wiemy, jak to robili, bo to było bardzo ciężkie. Są to oryginalni kosmici pomagali. Moim zdaniem kosmici im nie pomagali, ale wiem, że istnieją. Teraz możesz mówić. Co my tu mamy? Która została uratowana, tak? Przez rząd Hiszpański. To jest wielkość tego bloku? Znaczy? To chyba jest, moim zdaniem to jest most zwodzony, czy coś w tym stylu. Tata jednak uważa, że to jest... Coś innego. Wygląda nasza przygoda w świątyni Debu.